Witajcie w kolejnym odcinku z rodzinką Biedak. Jak widać, mamy potężną zimę i ustawiłam również w porachełku, by ta zima trwała trochę dłużej niż zwykle, bo chciałabym trochę z niej pokorzystać, jakieś święta zrobić, nowy rok, coś w ten deseń. I myślę, że wszystkie pory roku troszkę poprzedłużam, żeby tak szybko się nie kończyły. Jak widać, już udekorowałam nam domek lampkami świątecznymi i różnymi dekoracjami. W środku również mamy choinkę i inne dekoracje. Chciałam zrobić takiego klimatu. Obwiesiłam lampki, jakieś inne takie Mikołaje, kokardki i mamy nawet jemioły. Także zrobimy święta u biedaków w końcu, bo wcześniej jakoś nie było okazji. Ta rozgrywka się jakoś tak toczyła. Trzeba wstać do Amelii. Pewnie potrzebuję zmiany pieluszki. Bo ona śpi. Właśnie, zrobiłam jej pokoik, jak widać. Taki różowiutki, słodziutki. W pokoju Błażeja. Także... Aha, bo wy wszyscy śpicie. A w sumie jest druga w nocy, to nie śpią. I tak myślałam, że może dzisiaj wszyscy po pracy i po szkole wybraliby się na lodowisko. Bo zbudowałam im takie miejsce, lodowisko, żeby mogli się trochę pobawić. I chciałabym zaprosić też Damiana i Błażeja właśnie. Byłoby fajnie w końcu się z nimi spotkać. Oczywiście na święta też ich zaprosimy. Tak, Balbinka znowu była na zakupach i... Ema nową piżankę. Zaraz tutaj zobaczymy. Taką... zwykłą, dresik, koszulka. Kupiła mi też nowe ubranka. Inne, codzienne, także... jest w czym wybierać. Dobra, Cyril ma dzisiaj wolny, więc nie ma w ogóle problemu. Ale niestety Balbina musi iść do pracy. Ona jest już w edukacji, w tej swojej karierze i... nieźle jej idzie, bo ma wbite punkty umiejętności i już awansowała na drugi poziom tej kariery, także jest dobrze. Pracuje do 15. I... aha. On do 13. No to i tak będziemy musieli poczekać na Balbina, aż wróci z pracy, bo chce iść z całą rodziną. Na ten... na to lodowisko, żeby spędzili sobie razem czas. Dobrze, niech ona tu skorzysta. Poprawimy jej tutaj jakoś nastrój, bo... żeby zdobyła awans. I kupiłam też odmładzacz, eliksir odmładzający. Też sobie wypiję zaraz, bo ma tutaj złotą aspirację, to chyba nic jej tutaj nie będzie. Tak. Cyrilowi zmieniłam tą aspirację, chcę teraz mieć trójkę dzieci, kończy studia na uczelni. No, nie wiem, czy dzieci Balbiny się zaliczą jako jego dzieci, ale zobaczymy. I nasz Cyril też ma nową aspirację, osiągnąć pozycję magnat wydawniczy. Nie wiem, czy będę chciała iść w tą karierę, ale zobaczymy. Balbina ma jeszcze godzinę, co ona robi? Idzie jeść, ale jej zatarasował lodówkę już. Co ty chcesz? Jesteś brudny, ale... z tego co wiem, to Cyril miał cię kąpać. To teraz odłóż ją do łóżeczka, bo zaraz znowu wyląduje na podłodze. I wykąp... no, nie morusa. Kropka. Wykąp, kropka. No i myślę, że odmłodzimy sobie Balbinkę tak, żeby miała do końca... od nowa ten pasek. A potem zobaczymy, bo kiedyś też musi się zestarzeć, nie? Ale myślę, że odchowa jeszcze Anielkę i... nie zdążysz chyba sobie podnieść rozrywki już. Też sobie zjedz. A ty jeszcze śpisz? Tobie zabawy brakuje, mój drogi, wstawaj. Zrób siuśku i ćwicz. O ile jeszcze zdążysz sobie cokolwiek podnieść, oczywiście.
ale się naoglądała się w telewizji. Z taką zabawą to ja wątpię, ale chociaż masz dobry nastrój. Chciałbym awansik. Bo jak widać, nasze fundusze są bardzo ograniczone na chwilę obecną. Czy mamy w ogóle sprzątaczkę? Kurczę, taki syf w tym domu. Ostatnio chyba widziałam sprzątacza, więc... Ale biało. Zima na całego. Na razie nie włączam tej choinki, bo tutaj lubią być pożary od choinki, także... Włączymy na święta dopiero. Nasz staw zamarł. Kąpieszko? Uuu, ile śniegu. Ty, kochany, nie zapomnij do szkoły iść. Tak się tam rozbawiłeś. Dobra. Tak, potem zachowaj to wszystko, żeby się nie zmarnowało. I też się wykąp. On potrzebuje kreatywności i gotowania cały czas, także... Myślę, że będę się uczył tutaj gotowania, bo już tyle mamy w lodówce jedzenia, że... Uciekaj kropek do domu, bo zimno! Nie zamarznij! Ogólnie się dobrze czułem, co ty? Jesz śnieg? Spoko. Smacznego. No, chyba ci nie zasmakował jednak. No cóż. Tak, Cyril, jak nam zgrób, tak nam został. Gruby brzuszek rośnie. Może się przebierze za świętego Mikołaja w tym roku. W końcu pasowałoby mu. O, zaprosię. Prosia, kuty. Przyspieszymy to, bo... Murus ma dzisiaj wolne. On ma cały czas wolne. Pokaż, jak ty pracujesz. Uuu, on ma 4 dni wolne. To dobrze, będzie na święta z nami. Idziesz się uczyć? Super. Do 15 mam jeszcze sporo czasu, także zdążysz wbić sobie jakąś umiejętność. Już mu tego hełmu nie zakładam mądrości, bo ostatnio mu tylko pogorszyło się. Aniela coś potrzebuje. Ale to już przyszedł Cyril, to może i zmienić piłkę, jako dobry starszy brat. Potem może odebrać telefon. Albo nie, bo rzuciłam na podłogę, to się... Muszę tego pilnować. Żeby dziecko nie leżało na podłodze. Teraz możesz odebrać. Kto do nas dzwoni? Nie może, bo jest w pracy. A ze mną nie chcesz pogadać. A może dzisiaj go zaprosimy? Właśnie zastanawiam się, jak tu... Jak tu zaprosić więcej simów? Transportem? Nie mam pojęcia. Co ty taki zżyłkły? Ci towarzystwa brakuje. Ale musisz wbić punkty. Ja cały czas pamiętam, jak przetrwoniłeś 20 tysięcy rodzinnych simoleonów. O, Marlina dostała awans. Super. To tylko ukochana byś wzięła prysznic? Gdzie jest Cyril? Karmisz małą, to nakarm. Zostaw tą książkę już. Zadzwoń po usługi, potrzebujemy opiekunkę do Anieli. Jeśli chcemy wyjść wszyscy z domu. Opiekunka do dziecka. Tylko na teraz. Włóż ją do końca, bo też potrzebujesz się zrobić przed wyjściem. I ty jesteś na dole, także zobaczymy, jak to działa. Żeby zaprosić więcej simów na parcelę publiczną, bo nie mam żadnego pojęcia. Chyba, że musiałabym ich zaprosić najpierw do domu. Nie wiem. O, zaproś Sima na parcelę publiczną. Teraz chyba będę mogła wybrać. Tak, mogę. Tylko teraz, jak oni znają wszystkich simów, to ja kompletnie nie mogę znaleźć tych, których chcę. Czekaj, może weźmiemy też przyjemniaczek.
A mogę kilku? Nie mogę. A dlaczego? To inaczej. Musimy widocznie zadzwon. Sim. Zadzwon. Sim. Albo inaczej zrobimy. Już wiem, jak zrobimy. Znajdźmy Damiana. Albo Błażeja. Wszystko jedno. I zaprosi rodzinę. W ten sposób. Przyjdą? Tak, Damiana, Angelikę. Albo nie, będzie za dużo. Tylko naszych synów. No, czekamy. Błażej jeszcze jest nieprzebrany. Bo ja nadal jeszcze nie grałam z studentami. Odkąd go tam przyniosłam, także... Czemu ty masz taką niską energię? Uuu! Tak sam z siebie chcesz? No to dobra, dobra. No idź, jak chce się pod jej miałą pocałować z tobą, no to... Ostatnio na nią nam krzyczał, nie wiem dlaczego w ogóle. Serio! To się pocałowali. Trudno, kość nie przeszkadza. O, jest Błażej, no to... Hello? Może byś tak... Wszedł? Powitaj wszystkich. A gdzie Damian? Tu stoi. A tam... A nie, tylko idł zaprosiono. Hello? Jak tu dodaj to grupę? Kurczę. Chcę cię zapytać. Zaproś grupę tymczasową. Na spotkanie. Jesteście już w tej grupie? Dlaczego ten pies tak wyje? Halo, czy zaprosiłeś go? Zaproś go na to spotkanie, Cyry! O, już jutro urodzimy resztę. Możesz jeszcze dodać innych? Jego też proszę ciebie. Czemu ty jesteś brudny? Bo pojedziemy bez siebie. Nie mogę czekać dłużej, bo... Nie wiem, taksówka chyba wezwie. Super, to już nie wiem. Jaki dowcip mu powiedz? O, lodowisko w Miłowie, tak, tu jedziemy. I co, pojedziemy z całą grupą? Tylko... Cyril zostanie. Super, nie ma tej rodzinnych wypad. Nie mogę go dodać już niestety. Trudno. On za bardzo się guzdrał niestety. Nie możesz się dołączyć? Nie możesz. Przykro mi. No i jesteśmy. Taką sobie parcelkę zbudowałam. Też w akcencie świątecznym oczywiście. Bo właśnie chciałam, żeby to było takie zimowe, typowo świąteczne. Jeszcze nie ma żadnych simów, widzę. Ale to nic. Będziemy się bawić sami. Niestety bez Cyryla, ale cóż, za bardzo się guzdrał. Od razu tutaj na lodowisko.
moi drodzy. Bo co innego można robić? Na górze też są lodowiska, tylko takie odkryte, więc zrobiłam też jedno takie w środku, żeby było cieplej. W sumie nie wiem, czy oni tak marzną, ale chyba tak. Chyba tutaj im się robi takie... niebieskie. O, idą? A i będą z nami? Czy trzeba ich zaprosić? Widzę, że się kończy. Mam nadzieję, że zaraz nie uciekną. Ja nie wiem, jak inaczej można... Jak inaczej można zaprosić Simów na parcelę publiczną niż w ten sposób. Ups. Balbina, co ty wyczyniasz, kobieto? Tej opcji... Aha, to chyba tutaj było. Wiruj z Balbiną. Się zbugowali. Co się stało? Balbina! Co wy robicie? Co wy wyczyniacie? Halo? Przyszliście tu na lodowisko, a nie zachwycać się podkami śniegu. Możesz go pocałować, to jest twój syn. Boże święty, przerażają mnie te syny. I zaraz się wszystko skończy. Chciałam spędzić rodzinnie czas, oni psują życie. Z drugiej strony też może wejść, wiesz? Spadaj, Balbina. Na lodowisko, jazda wszyscy. Nie denerwować, nie? Balbina, co ty taka jesteś jakaś... Coś tak przewracasz, kobieto! Ale, ale jeszcze Bożej nie poszedł z zamianem, także... Masakra, co ona tak się przewraca, nie wiem. To zależy od kondycji? Biedna. Możesz tu sprowadzić... O, następny. Możesz tu sprowadzić... Cyryla, czy nie bardzo? Chyba nie. Raczej tak to nie działa. Super, będziemy oglądać, jak Balbina z Cyrylem się przewracają na lodowisku. Dobra, to wiesz co? W takim razie, skoro i tak nam się grupa rozpadła, to nie zmarnujmy tego do końca. I zapytaj, czy się z tą umówi. Pójdziecie na randkę. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ostatnie moje plany na parcelach publicznych nie wychodzą. Ale na przykład Cyryl, skoro dzisiaj nie poszedł, umówi się ze swoją dziewczyną, to jeszcze nie jest jego dziewczyna, ale z tą Asią, tylko Bronką, którą poznał ostatnio. Także... Wyłaź z tego lodowiska, teraz ci się tak spodobało, Balbina? Gdzie jesteś? No ej, co tak mi tu zjeżdża? Tak? Super. Superencko. Co tu marzysz? Co tu marzysz? Gramy, słuchamy go dowcipu i rozmawiamy. To najpierw to tak. Bawcie się w łapki. I... Rozmawiaj. Zaraz, bo już zapomniałam. Aha, zabawiana. To zabawiaj dowcipem ją. Wolny taniec. Nie wiem, czy to się zaliczy. O, ty też w wolnym tańcu. I słuchamy go dowcipu. Też chcesz mu dowcip powiedzieć, to zaraz. Nie idziemy do żadnej restauracji. Bo tutaj nie ma takiej. Buzi. Całuj namiętnie. Już północ, a jutro do pracy, hello. Aha.
Ile będziecie gadać? Co chcesz? Spać chcesz? Przeżyjesz. Jemu się chce bardziej, co on ma powiedzieć? Dalej. To mi przeszkadza... O, no właśnie. To mi przeszkadzało. No, no, no. Przy takiej muzyce wolny taniec? No, ale spoko. Dobra, bo tutaj nie ma czasu. Boże, Cyryl! Ty łamago! Przestań mi tu machać. Randka trwa. Ma być platyna. Słabo im to idzie. O, mogliśmy przyjechać samochodem. To by było gdzie robić barabara. No niestety. Już tak niewiele wam brakuje do randki marzeń. Tylko randkę marzeń zróbcie i idziemy do domu, obiecuję. No, udało się. Udało się. Super. W końcu mają chwilę dla siebie. Tak, super, udało się randka marzeń. O, i podrosły im te wszystkie statystyki, także jest super. Tylko jemu tak słabo jakoś. Są tu jeszcze gdzieś nasi synowie, czy tak średnio? Chyba się już zmieli. Z tego co widzę. No. Już się ulotnili niestety. Ale w sumie jest trzecia w nocy. Także my też powinniśmy już wracać do domu. Jak zwykle mi nie wyszło tak jak chciałam, także... Simsy. No niestety, co ja zrobię. Tak to już jest. Wracamy do domu. Coś mi się przycina. Gdzie ty jesteś? Idziesz sobie usiąść? Super, ale weź zadzwoń po taksówkę. Moją samochód w domu pojechali taksówką. Bardzo logiczne. Też nie pomyślałam o tym. Boże, jestem głupia. Zapomniałam o tym samochodzie. Kurde. Może następnym razem bardziej wszystko przemyślę. Ale dobra, no. Niech wracają już do domu. Ja będę kończyć ten odcinek. Jutro Amelka ma urodziny. Nie Amelka, tylko Anielka. Boże, co ja gadam. Jutro Anielka ma urodziny i zobaczymy, co z niej wyrośnie. Także do następnego odcinka. Pa, pa!